Siemano klanu, witam was na Wojanowicach, moi drodzy. Dzisiaj będzie kilka bardzo dużych zmian. W sensie właściwie jedna taka ogromna zmiana, a inna to zrobimy pierwsze piętro na moim nowym bloku. Pierwsze piętro! Nie wiem jeszcze dokładnie, jak to będzie wyglądało, ale mam już plan, jak rozwiązać problem z windą. Winda będzie miała różne piętra właśnie. Czyli jeżeli byśmy chcieli się dostać na pierwsze piętro, to patrzcie, tutaj jest zrobiona taka dziura w windzie i będzie można się przez tą dziurę wydostać. Patrzcie, i elo, i jesteśmy na jakimś tam piętrze. O, tutaj jest, co to jest za piętro już? To jest pierwsze, drugie, trzecie. To jest czwarte piętro, więc tak, tak widzicie, to działa, będzie działało. Więc myślę, że całkiem fajny sposób wymyśliłem. Ojejku, to że się pogubiłem. Ale właśnie mega, mega, mega ważną zmianą będzie to, że chcemy wyeliminować tą tutaj rzecz, ten tutaj beacon. Tego beacona chcemy niestety wyeliminować, ponieważ chciałbym go przenieść, połączyć razem z tym beaconem, żeby były dwa beacony tutaj. Tylko że znowu martwi mnie sam fakt, że teraz zastanawia mnie, bo teraz właśnie wpadłem na pomysł, czy może jednak ten beacon nie przenieść tutaj. Bo wtedy jakby bardziej, byłoby więcej, większa część Wojanowic obejmowałaby to coś. O, to tutaj, te tutaj rzeczy. A na obecną chwilę tak się nie dzieje. Mamy zwiększony skok i szybkość 2, ale słuchajcie, no jak się oddalimy na przykład tutaj, patrzcie, idziemy sobie tu, przynajmniej do tego tutaj właśnie naszego pięknego wieżowca i jesteśmy tutaj, to słuchajcie, patrzcie, szybkość 2 już znika. Widzicie, to jest problem, to jest duży problem, tak nie powinno być. Szybkość 2 jest od tamtego drugiego beacona, które jest tam dalej, widzicie. No i na samym początku miałem plan, żeby przenieść ten beacon tam, ale teraz jak widzę, jak te beacony działają dziwnie, to zastanawiam się, żeby tamten beacon przenieść tutaj i żeby tutaj były dwa beacony. Co wy na to? Byłoby tutaj dodatkowe miejsce, co nie? I coś by można było tutaj zrobić nowego. Ale z drugiej strony kompletnie ten beacon jakby tutaj tak pięknie on pasuje, no tak, on już tutaj się tak wgrał, no nie wiem, tak się kojarzy mi się właśnie z tym miejscem ten beacon. A ten tutaj beacon, no już niezbyt. Ten tutaj jest taki, że no nie wiem, tutaj mógłby być jakiś fajny budynek, co nie? Trochę mi tutaj przeszkadza ten beacon, więc ostatecznie myślę, że rozwalę ten beacon. A speeda i to drugie, na przykład tam postawimy jeszcze dwa inne beacony, co nie? Mam jeszcze jeden zapasowy taki beacon, więc tam by się jakoś postawiło i byłaby gitara. Na całych Wojanowicach byłoby to mocno właśnie tak fajnie zrobione. Dobra, więc zabieramy sobie tego beacona. Przepraszam bardzo, przepraszam, tak długo ze mną tutaj byłeś w beaconie, ale już niestety znikasz, znikasz mordeczko, ponieważ trzeba to jakoś połączyć. Szkoda, że nie ma nic takiego, co mogłoby na przykład sprawiać, że z jednego beacona jakby jeden beacon obejmuje większy obszar, co nie? Gdyby na przykład dało się dać więcej na przykład żelaza do tego beacona albo diamentów i tak dalej, to ja bym to zrobił bardzo chętnie, byle żeby na przykład na jednym, jeden beacon obejmował całe Wojanowice, to byłoby kozackie. A tutaj widzicie, tutaj muszą być dwa, tam muszą być dwa i wszędzie są te strzały do góry, które troszeczkę przeszkadzają, w sensie nie wyglądają idealnie. Im więcej tych strzał, tym bardziej mi się to nie podoba, więc szkoda, że nie można tak zrobić, to powiększyć jakby tego terenu tutaj, no ale co, no dziwne. Tak czy siak, no jak widzicie, cały beacon z ten, wow, a tutaj co jest na dole? Patrz, co my odkrywamy, co my tutaj mamy, jakaś tajna baza? Ej, tutaj mogły być jakieś moby nawet się respić, co nie? Ale będziemy mieć za to surowców bardzo dużo, bo takie połączenie beaconów to jest bardzo oszczędna rzecz, co nie? Więc sporo nam surowców tutaj dojdzie. Więc rozwalmy to wszystko. Będziemy mieć tyle emeraldów, będziemy przebogaci, ultra bogaci będziemy. Ale to będzie teraz tutaj tak pusto, słuchajcie. Co jest grane? Tak puściutko teraz tutaj będzie. Nie wiem, co ja teraz zrobię. W tym miejscu trzeba będzie znowu postawić coś ciekawego, coś charakterystycznego. Napiszcie, co powinniśmy w tym miejscu postawić właśnie, na miejsce tego beacona. Jestem bardzo ciekaw waszej właśnie opinii na ten temat. Pisaliście mi mniej więcej, co powinienem stawiać w tym wieżowcu. Wreszcie przeczytałem wasze komentarze, bo zdążyłem wrzucić ten filmik i teraz nagrywam dopiero kolejny. I widziałem wasze komentarze odnośnie tego właśnie wieżowca i bardzo wam się podobał, więc no mega się cieszę, że wam się podobał. Bo aż się trochę martwiłem, czy wam się spodoba, czy nie i tak dalej, ale ostatecznie widziałem pełno pozytywnych komentarzy, więc podoba wam się bardzo mocno. Ojejku, tutaj nie ma double jumpa teraz w ogóle, teraz się tak skapnąłem, widzicie, nie ma double jumpa. Musimy double jumpa oczywiście teraz tutaj zrobić. Przesuwamy to o jedną kratkę do przodu, cyk, cyk, w ten sposób. Teraz tutaj jedna kratka do przodu
z tego, o. Nie mam diaksów? What? Tamten bikon w ogóle nie miał diaksów, ale lipa. Dobra, o, tutaj muszę zrobić jedną rzecz, ponieważ tutaj to trzeba będzie obudować troszeczkę bardziej. Okej, okay. Dobudowujemy. Cyk, 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 cyk. Pięknie, pięknie. Dobra, tutaj stawiamy teraz to. Oh boy, nie to. Ja nie mogę, postawiłem najgorszą rzecz z możliwych, dobra, cyk, cyk, okej, okay. I teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No brakuje nam dwóch klocków, ale to postawimy spokojnie. I teraz, gdzie to powinno być? Czy to powinno być? Powinno być tutaj, okej, okay, to jest dobra miejscówka. Idziemy teraz po jeszcze diaksy, bo diaksy tam potrzebujemy oczywiście. I przy okazji, przy diaksach weźmiemy sobie dwa bloki, te, które tam nam zabrakły. Gdzie są te bloki, te takie tutaj, te śmieszne? O, mam! Raz, dwa, okej. Okay. Odłożymy sobie ten rzeźbiony blok kwarcu, jak to brzmi. I mamy, patrzcie, zaoszczędziliśmy tyle surowców. Mamy stak cały bloków szmaragdów. Mamy prawie cały stak bloków żelaza. No masakra. Raz, dwa, trzy, okej. Okay. Ej, no normalnie jesteśmy chyba najbogatsi obecnie na Wojanowicach. Nie wiem, czy Palion jest bogatszy? Teraz pytanie, czy Palion ma więcej mamony ode mnie na Wojanowicach? No ciekawe. Nie wiem, jeżeli wiecie, to możecie napisać, czy ja mam więcej mamony, czy Palion, bo tak szczerze, to nie mam pojęcia. O nie! No oczywiście, głupi Wojtek, to i tak zapomniał surowców, żeby to aktywować. Dobra, mamy surowce. No i co? Aktywujemy po raz pierwszy. To był zwiększony skok, tak? Zwiększony skok 2. Okej. Okay. No i mamy zwiększony skok 2. Tak, działa to! Pięknie! No tylko jedynym problemem jest to, że teraz oddalimy się stąd. Pójdziemy na przykład tutaj i już nam się będzie kończył ten oddalony skok, co nie? To jest słabe. To mi się nie podoba. No widzicie? Kończy się. Ale lipa! To jest lipa fest. Trzeba będzie ewidentnie tam zrobić kolejne beacony. Trzeba będzie Widera jeszcze kolejnego rozwalić. Ale ja chyba główki miałem, czy nie miałem? Nie pamiętam, czy miałem jeszcze jakieś główki Widera. Ale jak nie, to się najwyżej ogarnie. Słuchajcie, tutaj, w tym miejscu gdzieś postawiłoby się. Albo na górze, tam, patrz, na sądzie byłby. No nie wiem, gdzieś by się beacony jakieś ogarnęło. I tutaj też by to sięgało, co nie? Bo na obecną chwilę tutaj jest trochę lipa, powiem wam szczerze. Trochę taka lipa. Ale jak widzicie, przynajmniej nam się teraz tutaj zrobiło pełno miejsca w tym właśnie tutaj miejscu. I można zrobić naprawdę coś dużego tutaj. Tylko teraz pytanie co? Na pewno nie wieżowiec, tak mi się wydaje. Nie, wieżowiec nie. Bo po pierwsze zakryłby te dwa wieżowce, a tego nie chcemy, bo to są najbardziej charakterystyczne w sumie obecnie wieżowce. A po drugie, no nie wiem, no nie chcę kolejnego wieżowca tutaj, tak. Tutaj bym dał coś innego, coś, może też jakiś budynek, może być nawet lekko wyższy, ale no żeby coś był taki charakterystyczny, więc jeżeli macie jakiś pomysł, to dawajcie na dole w komentarzach, jestem bardzo ciekaw, co takiego właśnie zaproponujecie, bo tutaj jest naprawdę dużo miejsca, naprawdę. I w ogóle napiszcie, czy to był jednak dobry wybór, że tam postawiliśmy dwa beacony, a ten tutaj zniszczyliśmy. No, bo może okazałoby się, że lepiej jednak byłoby tutaj postawić na przykład dwa beacony. Wiecie, je da się cały czas przenieść tutaj. Chociaż teraz tak jak patrzę, to faktycznie tutaj by bardziej pasowały. Ale to już mniejsza, dobra. Może to się ogarnie kiedy indziej. Teraz chcemy zabrać się za pierwsze piętro. I potrzebujemy w tym celu drewienko, którego nie mamy zbyt dużo. Ale, a chociaż nie, czekaj, które mamy. Dobra, mamy jednak drewienko, dobra, cyk. I drewienko nam jest potrzebne, żeby zrobić jak to się nazywa? O, tabliczki. No ty, co ty robisz? Panda czy pan nie da? Dobra, to odkładamy. Co tu mam za kwiatki fajne? Oczywiście kwiatków nie wyrzucamy, kwiatki tutaj zasiejemy. Dobra. Weźmy sobie gładki kamień, którym będziemy tam oczywiście budować. Teraz pytanie, szkło czy mam brać, czy nie? I teraz tak, musimy w którymś miejscu zrobić dziurę. Teraz pytanie, czy chcemy robić jakby to pierwsze, bo to jest parter, okej, okay, tam jest na górze pierwsze piętro, co nie? Czy chcemy to pierwsze piętro tam robić, czy je ominąć i od razu kolejne wyżej? No nie wiem, tak szczerze. Tak szczerze wam powiem, nie wiem. Dobra, wiecie co? Dobra, zróbmy. Zróbmy tutaj piętro, pięterko. Więc, żeby to ogarnąć w fajny sposób, ja muszę się najpierw tam podbudować w taki sposób, patrzcie, o. Taki, bo nie dam rady tutaj zepsuć tej szyby, co nie? To będę musiał zrobić inaczej, dobra, cyk. Tak, w ten sposób właśnie. Okej. Teraz lecimy tutaj do tej szyby i robimy tutaj wyjście. I teraz właśnie pytanie, bo tutaj
zastanawiam się, czy zrobiłem dobrze, że zrobiłem wejście na tą stronę, na tą tutaj stronę. Czy nie powinno być z drugiej strony wyjścia, co nie? Bo w końcu jak się wchodzi do windy, to jest się skierowanym w tą stronę. Więc wydaje mi się, że tutaj chyba byłoby lepiej. Oj, 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 iś. Oj, 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 dobra. Iś. Dobra, jest gitas. Dobra, powiększmy sobie troszeczkę tutaj terenek. Teren, dobra. Tutaj zrobimy sobie wejście oczywiście do naszego spadu, żeby tutaj można było spadać. I up, okej, dobra. I sprawdzamy, pierwsze piętro, wchodzimy na górę. Wow, jak to zaczyna, w ogóle patrz jak to wygląda, jak to jest tak zabudowane teraz. Ej, nie wiem czy ja dobrze zrobiłem, że to zabudowałem, bo teraz już nie będzie to tak perfekcyjnie wyglądać. Jest jeszcze jeden plan, patrzcie. Tutaj można zrobić coś takiego, o, to troszeczkę wyżej, że zrobimy taki okrąg wokół tego. Jak by to wyglądało? Tutaj chyba lepiej by to wyglądało, jakby to były te płyty takie, płyty, mamy płyty, dobra. Zróbmy sobie jeszcze troszkę więcej płyt. No co mnie atakuje, patrzcie! Ta panda mnie atakuje ewidentnie. Odczep się ode mnie. Chodzi mi o to, żeby zrobić tutaj właśnie takie kółeczko. Okej, wydaje mi się, że wybudowałem coś, o co mniej więcej mi chodziło. Patrzcie, tutaj takie jakby pierwsze piętro, które z dołu jest takie otwarte. Ojejku, ja zaraz zginę, no pięknie. Patrzcie, widzicie? Takie otwarte pierwsze piętro. Nie wiem, czy to tylko dobrze wygląda, co? Ja nie mam zielonego pojęcia. Szczerze wam powiem, no to jest w takim razie to piętro wyżej po prostu jest nieużyteczne, to pierwsze piętro, co nie? To tutaj, aj, przeleciałem, widzicie, to jest najgorsze, najgorszy właśnie ten. Najgorsze jest to, że tutaj jest tyle tych pięter, że czasami trudno po prostu na któreś trafić. Dobra, zejdźmy. A czy da się jakieś zrobić automatycznie, że tylko do tego piętra nas prowadzić? Coś w stylu, nie wiem, czy dałoby się coś takiego? Ale tak czy siak, jest to coś takiego. Tutaj mogłyby być szyby w sumie nawet, patrzcie, moglibyśmy postawić kilka szyb tak na próbę, żeby sprawdzić jak to by wyglądało. Dobra, zróbmy kilka. I uwaga, cyk. Okej. Taka szybka tutaj. Powiem wam, takie piętro jest jedynie po prostu takie upiększające. Nie ma żadnego właściwie pożytecznego znaczenia, w sumie do niczego po prostu jest to, nie? Po prostu tutaj jest i tyle, nic więcej. Ale słuchajcie, no nie wygląda źle, wiecie, no nie jest złe jakieś tam. Jest nie bezużyteczne, ale jest ładne. I tutaj można by było już zamknąć wtedy, co nie? Można by było już zrobić to kolejne piętro już takie normalne. I równie dobrze, mam też taki plan. Ja nie mogę, ja serio zaraz zginę. Może lepiej jak założę tą zbrojkę, to tutaj jest tak wysoko, że lepiej chyba ją założyć. Mam też taki plan w sumie. Skoro pierwsze piętro miało być takie jakby upiększające i tak dalej, to może w ogóle nie robilibyśmy tutaj, patrzcie, nie robilibyśmy tutaj takiego postoju, o, właśnie w tym miejscu. To by się zabudowało, to by się rozwaliło, a w jaki sposób by się tutaj ludzie dostawali? Schodami, i te schody byłyby od samego pierwszego piętra takie kręte do góry. Zrobione by były z krzemienia, prawdopodobnie, tego białego kwarcu, tak. No myślę, że fajnie by to wyglądało, tylko teraz pytanie, czy to mają być normalne schody, czy to mają być takie schody, jak są na przykład przy tutaj tej wieży kolorowej. Widzicie, to są takie schody. Takie schody też są ładne, ale no znacznie dłużej zajmuje wchodzenie na nie. I teraz nie wiem. Dobra, przetestujmy sobie, zróbmy kilka staków właśnie tych półpłytek, okej. A dwa staki wystarczą póki co, żeby to sprawdzić. I tak sobie wyobraźmy, że zaczyna się mniej więcej, nie wiem, tutaj się zaczynają schody. No to wchodzimy wyżej, drugi poziom, coś takiego. Okej, na obecną chwilę wygląda to w ten sposób. Powiem wam, że nawet fajnie wygląda, wow. Robi takie, nie wiem, takie wrażenie jakiegoś potężnego, wiecie o co chodzi, nie wiem. Dobra moi drodzy, pracowałem nad tym dosyć długo, ale trudno mi było ogarnąć te schody, ale udało mi się. I teraz pytanie, czy to naprawdę będzie dobrze wyglądać? To już zależy od was, uwaga, chodzimy. Spójrzcie, takie podwójne schody do góry. Możecie sobie tutaj wchodzić, cyk, i tutaj proszę bardzo, cyk, jesteśmy.
i jesteśmy tutaj na środku. Z tej strony możemy sobie wyjść tutaj na balkonik, widzicie? I z tej strony możemy sobie tak samo wrócić. Dosłownie te schody, te i te tutaj, są dosłownie tak samo zrobione. W sensie wszystko mają tak samo z każdej strony. Więc no symetria jest idealna zachowana. Tutaj jest taki ładny schodek, tak przechodzi na inne. No nie wiem, dajcie znać jak wam się to podoba. Mi to się podoba bardzo mocno. To wszystko tak super ekstra gra ze sobą. Tworzy taką, nie wiem, taką wspólną całość. I to no, świetnie wygląda, moim zdaniem. Moim, nie wiem jak waszym. Dajcie znać na dole w komentarzach, czy to faktycznie dobry pomysł na pierwsze piętro. Czyli coś takiego, właściwie na parter. A na pierwsze piętro coś takiego jak tam wyżej. I teraz również miałem pomysł. Ta winda. Nie wiem, czy chcemy robić w ogóle... No nie chcemy tutaj robić wejścia do windy, więc to od razu zakleimy. Co wy na to? Tak, zakleimy to, żeby już tutaj nie było żadnego, wiecie, niczego tutaj niepotrzebnego. To cyk, zaklejamy i patrzcie, te śmiesznie, bo te tabliczki leciały tam na samą górę. Dobra, cyk, cyk, okej. Zaklejone. Tutaj już nie da się ruszać. Można też zrobić coś takiego tutaj, że szkło postawi się również tutaj, w sensie... Wiecie, tutaj się postawi szkło, ale wtedy będzie mało miejsca. A teraz nawet wygląda dobrze, jak tutaj nie ma szkła. Chociaż trochę to nie ma sensu, bo niby szkło ma chronić, a nie chroni na obecną chwilę. Więc dobudujemy sobie szkło i sprawdzimy, jak to wygląda ze szkłem. Ej, słuchajcie, dobra, ze szkłem jest jednak lepsze. Okej, ze szkłem jest lepsze. Czyli widzicie, jeszcze musiałem coś zmienić. Okej, teraz wygląda super perfekcyjnie. No i tak, no sporo się musiałem z tym bawić, bo... Najgorzej było właśnie tutaj dokładnie to wszystko wyliczyć, jak to na górę ma iść i tak dalej. I tutaj miałem najgorzej, bo już zaczynało brakować miejsca. I w pewnym momencie miałem nawet pomysł, żeby to wszystko przesunąć o kilka kratek do przodu. Na przykład tutaj, ale spójrzcie, jak tutaj sobie przesuniecie o kilka kratek do przodu, zrobicie coś takiego jak tutaj, czyli cztery kratki, widzicie, cztery schodki. To tutaj wam się robi mega mało miejsca i zamknęlibyście się. Coś takiego byłoby, zamknięcie takie. I to strasznie brzydko wygląda. A tak jak teraz jest, czyli tak odstęp jest, patrzcie, idealne. Jest idealne przy tej tutaj windzie. Idealnie tutaj jest miejsce na tą windę. Co jest grane? Ja tak to łatwo rozwaliłem? Nie chciałem. Jakim cudem ja to tak łatwo rozwaliłem, nie? Okej. Zabudowuję. No i gdzie jest moja tabliczka? No bez jaj, że zgubiłem tabliczkę, straciłem tabliczkę? Dobra, idę na górę, bo pewnie na górze jest tabliczka. Tak jak myślałem, mam cię. Haha. Dobra, schodzimy z powrotem na dół. Okej, dobra. I teraz szybko tutaj... Okej, cyk, cyk, dobra, pięknie, jest gites majonez. No, więc parter oraz pierwsze piętro mamy już zrobione. Teraz tutaj trzeba będzie zrobić kolejne piętro. Ale kolejne piętra, no myślę, że już w kolejnych odcinkach, bo w tym odcinku i tak zrobiliśmy już bardzo dużo na Wojanowicach. Mega dużo się zmieniło. Jeszcze myślałem tutaj w ogóle nad jakimiś filarami, ale ostatecznie nie wiem, jak to będzie wyglądało. Patrzcie, takie filary tutaj postawić na dół. Ale no teraz wygląda też fajnie, więc nie wiem, czy filary dawać, czy nie. Kto wie. No, więc... Wyczekujcie kolejnego odcinka, subskrybujcie koniecznie kanał, żeby nic nie przegapić. Jak widzicie, wieżowiec zaczyna już wyglądać nie tylko z zewnątrz wygląda pięknie, ale już również od środka zaczyna pięknie wyglądać, widzicie? Pierwsze pięterko rozwala system. To oczywiście pierwsze piętro to punkt widokowy, tak coś takiego, bo nie ukrywajmy, tutaj nie jest jakoś ultra wysoko, więc po co tutaj robić mieszkania? Zresztą tutaj mieszkanie byłoby zbyt ogromne, ale... Jak się już robi na wyższych piętrach, to już może być całkiem ciekawie, więc subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Ja już się z wami żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Eluwa, puu!